Inno, żebyś nie mówił. A tu? No już nie pstrykaj, bo ci paznokieć strzeli i potem powiesz, że musisz na paznokcie iść. Same straty. No to zobaczcie. Czas, ale naprawdę super, super trafienie. I naprawdę wielka prośba do was, żebyście nam podpowiedzieli, dokładnie, co to za huta szkła. Tak, może teraz będzie lepiej. Ja. Bo ja cały czas trzymam. Tam będzie lepiej. Nic z tych rzeczy. No tak musi zostać. No i teraz, co jest w środku? Uwaga. Czekaj, podpowiemy, że to ma związek ze świętami. Tak. Bożego Narodzenia. Tak. I jak wiecie, kiedyś nie było lampek choinkowych. A co było na choinkach? Właśnie to. To pokaż, tylko z całym kompletem. A taka ciekawostka. Na początku myślałem, że to jest termofor. I wiecie co? Źle myślałem. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Co to jest, mów, a nie, proszę bardzo. Ale leżał sobie, no z daleka, no to wiesz. No, z daleka. Z daleka to i Mariusz chudy jest. Super. Ale dzieciaki będą miały radochę. Dzieciaki jak dzieciaki. My! Hejo, hejo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w czwartek, czwarteczek, czwartunio! Czyli cotygodniowym podsumowaniu naszych śmietnikowych znajdek. Jak już wiecie, ten czwartunio jest dla nas wyjątkowy. No, nie mogliśmy się doczekać tego czwartunia tak naprawdę, bo te dwa spacerki śmietnikowe zrobiły taką robotę, że cały czas jesteśmy w szoku. Słuchajcie, zaraz wam pokażemy wszystko oczywiście, bo już część mamy rozstawionych. Tak, i podzieliliśmy to na dwie części. Zrobimy to spacerkami, czyli na początku zobaczycie jeden spacerek, to co znaleźliśmy na jednym spacerku, a potem na drugim, jak byliśmy razem z Edytką. Żeby nie pomieszać, wiecie co, żebyście zobaczyli, no bo też będziemy na pewno troszeczkę opowiadać. No ja będę przede wszystkim opowiadał to, co mnie spotkało na tym śmietniku pierwszym. No, tak, na tym pierwszym spacerku solowym. Bo no... Ale mnie Mariusz zaskoczył, ja cię kręcę. Niesamowite historie w ogóle. No i spotkałem tych panów przecież, którzy... To był tato z dwoma synami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko, bo tam jeszcze donosili, słuchajcie, jeszcze coś. Ale no spóźniłem się, więc... więcej za dużo już nie zabrałem. Ale to, co udało mi się chwycić, to, co udało mi się uratować, zaraz wam pokażemy. Edytka, no to co? Gotowa jesteś na stanowisko? Pewnie. Będzie co pokazywać? No będzie. Będzie się chwalić? Pewnie, że tak. No to chwalimy się. Odwracamy się i pokazujemy wam. Prezenterka jest. Zapraszam. Skarby są. Pokazujemy. Zapraszam, zobaczcie. Co tu Mariusz znalazł? Zacznijmy od obrazków. Dobra. Zacznijmy od obrazów. Są to święte obrazy. I jak wiecie, my nigdy nie zostawiamy. Nigdy nie zostawiamy na śmietniku takich rzeczy. Więc zabrałem wszystkie, jak były. Tam zaraz wam pokażę. Znaczy pokażę. No ja zaraz wam pokażę. Chodzi ci o tą ramkę? Nie, nie, nie. A co? No, no to jest... Brakuje elementu, ale nie, nie o to, nie o to chodziło. Tam na filmiku pewnie też zauważyliście, że była taka Matka Boska Częstochowska, to była, tak? Edytka, ty pewnie, o nie, nie wiesz. I przyszedł taki pan i wiecie, ona była w takiej fajnej ramie. Wywalił środek i zabrał ramę tylko. No. Ja nie zdążyłem tego po prostu capnąć, bo tam się zleciało naprawdę bardzo dużo osób już na te skarby. To, co mogłem po prostu, to przy sobie trzymałem. Ale tam był właśnie jeszcze jeden taki obraz i no pan sobie wziął po prostu, wywalił wszystko, porozrywał i wziął tylko ramę. To, co mu było potrzebne. Tak, a pozostałe zabrałem. Tak, no i pokaż jeszcze.
Właśnie, rozwiń. To można sobie też oprawić. Piękne. Coś takiego, tak, przepiękne. Edytka, co jeśli chodzi o święte obrazki? Co robimy? No słuchajcie, jeżeli chodzi o święte obrazki, to zabieramy wszystkie obrazki na targ staroci. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak robimy od jakiegoś czasu, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim obrazkiem, rozdajemy to za darmo. Ostatnio nawet tak było w Mikołowie. W Mikołowie pan przyszedł, chciał kupić obrazek. I żeśmy mu dali, bo no, są naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy są zainteresowani mieć taki obrazek w domu. Dlatego dla nas to też jest właśnie ważne, żeby dać komuś, niech ma. Po co ma to ma sobie kupić, niech ma w domu od nas. Bardzo dobrze. Tak, także z tymi obrazkami będzie podobnie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu je podarujemy. Nie sprzedamy, tylko podarujemy. Dokładnie. Obrazki mamy pokazane. Przechodzimy do dalszych. No, bardzo proszę. Skarbów. Opowiadaj, Mariusz. Talerzyki. Talerzyki pokazywałem wam. Tak, dokładnie. Na filmiku z tego spacerku. Odwróć Edytka, bo tu machałem tą kamerką przy tych sygnaturkach. I co to jest, Edytka, tutaj jest? Za sygnaturka. To jest C.T. Tilsch Altwasser Germany. C.T. Tilsch Altwasser Germany. Mhm. Ale przepiękne. Przepiękne są te rzeczy. I teraz tak. Pokaż. No tutaj wam pokażę. No. I następny, kochanie. O. Kolejny. I ten jest wytarty. Ten jest troszeczkę wytarty. Bo tutaj mają piękne złote zdobienia. Wszystkie, a ten jest troszeczkę wytarty. Ten był używany, ten nie. Być może. Ale wiecie co, tych talerzy było więcej. Było ich więcej. Nie wiem, czy czasem nie był cały komplet. Być może 12 sztuk. Ale były pobite. Były pobite. A szkoda. Naprawdę super. Tak. Przedwojenna porcelana. Calutkie. Super, naprawdę. Mega. Mega. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś miseczki, podstaweczki. Szklane. Te szkiełka wyciągałem z ze tego, tak, ze środka, z tego pojemnika na szkło. Aha, ore. Tam, gdzie wszystko się trzaskało. No tak, i tak jak właśnie opowiadałeś, tak? Odnośnie tego. Tak, no chyba wszyscy słyszeli te trzaski i na tym filmiku, jak podchodziłem i po prostu chyba każdemu no, łezka się zakręciła wokół, bo zobaczcie. No było słychać. Tutaj jest na przykład taki komplecik, podstawka i filiżaneczka i to jest Hotel Diament. Hotel Diament z Jastrzębia Zdroju, który już jest wyburzony, nie istnieje już. On był teraz przy hali sportowej Jastrzębskiego Węgla w okolicy właśnie tam był, stał. No i został wyburzony. Znalazłem... No tylko pokaż. To jest Wawel. Wawel. I wiecie co? Uratowałem tylko filiżaneczkę z talerzyków, wszystkie pobite. Ten jeden tylko był i też jeszcze uszczerbiony tutaj, jak widzicie. Ale wziąłem do kompletu. A tam mówiłeś, żeby wam tam pokazać. Było jeszcze chyba tak, tam było dzbanek na herbatkę, tam była cukiernica i tych było 6. Ojej. I tych było 6. Cały komplecik był. Lećmy dalej, Rytko. No to co, jak już miseczki, to pokażemy jeszcze takie. Bardzo fajne. Te wszystkie szkiełka zostały przeze mnie wyciągnięte z tego pojemnika. Wszyściutkie. Chyba wszyściutkie. A nie. Indonezja. Indonezja? Mhm. A nie. Te nie były wyciągnięte. Bo tutaj ten chłopiec przyniósł, jak ja powiedziałem, że gdyby mieli cokolwiek, to niech przyniosą. Ja je na pewno, ja wszystko wezmę. To przyniósł właśnie jeszcze te miseczki.
No właśnie. Jeszcze te miseczki, tak. Dźwięczy jak kryształ. No czy by to był mamy? Kryształ? Nie wiem, chyba nie. Mamy pięć. Pięć sztuk. No to wezmę inną, żebyś nie mówił. A tu? No już nie pstrykaj, bo ci paznokieć strzeli i potem powiesz, że musisz na paznokcie iść. Same straty. No to zobaczcie. Też calutkie, super. No nie wiem, mi się wydaje, że to są kryształowe. No to co? Co tu jeszcze mamy? Pamiątkę z nadmorza. Chyba. Buteleczka fajnie zakorkowana. Ale, tak, ale tutaj też w środku są muszelki. Zobaczcie. W piasku. No, szkoda, że nie ma listu. To są jakieś podstawki. Chyba pod świeczki. Dobrze. I to są w takim fajnym stojaczku. No i teraz co z takich fajniejszych rzeczy? Co chcecie? Co byście chcieli? To może tak jest. Lampkę. Zobaczcie, jaka oryginalna lampka. Tak, to jest lampa. Ale ona jest tutaj na podgrzewacz. Dokładnie. Tylko ściągnij klosz. O, zobaczcie, panowie coś robią. Jak widzicie, już nie mamy folii na szybach. Zaraz wam pokażemy, tylko zerkniecie troszeczkę. O, zobaczcie. Tutaj wkłada się podgrzewacz. To jest na podgrzewacz. Jaka czaderska lampka. Jaki klosz. Ciężka. Tu się to zakłada. I bardzo proszę. Rewelacja. Daj, Edytka, to. I przejdziemy do tej pani. Tak, to jest figurka Afrodyty. Jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka. Nie wiem, czy odwracać, bo tam pani jest goła. No musimy odwrócić, bo tutaj jest sygnaturka jakaś, zobaczcie. Tutaj jest coś napisane. I tak wygląda. Odwrócił jeszcze, Edytka. To jest chyba zabrudzone, tak, zabrudzone tutaj jest. Nie czyściliśmy jej, bo troszeczkę zacząłem czyścić, ale za biała się robiła. Tak myślę, wydaje, że fajniej wygląda. Urok ma dokładnie lepszy. Bardzo duża figura. Super. Piękna. Można porównać, nie? Ciężka. Widzieliście, jak targałem ją. Byłem obładowany jak PKS. Tam się wszyscy patrzyli na ciebie. No i tutaj. Gwóźdź programu. Tutaj mamy też prośbę do was. O rozszyfrowanie. Co to jest? No wiadomo, no wazon. Ale co to za huta szkła? Tak. Mam tutaj obrócę. Najpierw tak, zobaczcie. Tak, środeczek. Zobaczcie, jakie to jest grube szkło. Bardzo grube, tak. I ciężki jest wazon, naprawdę. Okej, okay, nie majtaj, tak. Teraz dookoła przekręcaj. Tak on wygląda. No jest prześliczny. Calutki. Calutki, nie ma ryski, nie ma zadrapania, nic kompletnie. Daj spód jeszcze. Tak wygląda. I tutaj przechodzi właśnie w ten ciemniejszy. No i to jest wazon, który ma już swoje miejsce w gablotce. Widzieliście nasze przemeblowanie? I właśnie tutaj jest miejsce na ten wazon, dlatego teraz oficjalnie. Dawno nie było nic w... Oj, czekajcie, Edytka odsunie. Już? Tak, masz? Tak, mam. No to chodźmy, 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 chodźmy. Uwaga. Tutaj będzie jego miejsce. Może być? No, musi być. Zamknij. Okej. Okay. No nie będzie, odbijają się
No bo jest jasno. Odbijają się okna. I tak będzie pewnie cały czas. Ale naprawdę super, super trafienie. I naprawdę wielka prośba do Was, żebyście nam podpowiedzieli, dokładnie, co to za huta szkła. Tak, co to za wazon. Bo być może to nic specjalnego. Ale dla nas rewelacja. Nie, no mega, ale miałeś szczęście, naprawdę. Ja Cię kręcę. Dobrze. To wszystko jest z mojego spacerku. Jeszcze troszeczkę o tym spacerku, o tych rozmowach i co się działo na tym śmietniku powiem Wam na podsumowaniu. Teraz przechodzimy szybciutko do skarbów i znajdek, które znaleźliśmy razem z Edytką na wspólnym drugim spacerku. No to teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest po prostu siok! Edytka, no od czego zacząć, bo nie wiem... Zaczniemy tutaj od tych od przodu, żebyśmy mogli dojść tam dalej, dokładnie. Nie? Zaczniemy od przodu, żeby potem łatwiej dojść do tyłu. Tak, dokładnie. Co tutaj mamy, Edytka? No zobaczcie. Mamy cymbałki. Piękne malutkie. Cymbałki. Tak jest, Edytka mówi. Całe. Nieuszkodzone. Nie. Można sobie pograć. Super. Oj, były czasy. Się grało na cymbałkę. Prawda? A tutaj mamy pompkę. Pompka do roweru. Zobaczcie, jeszcze z ceną. Jeszcze z ceną. Jaka cena jest to, Edytka? 13 zł. 13 zł. Wszystkie pompki, które mieliśmy, to poschodziły nam, także... Ta pewnie też zejdzie. Pewnie. No i tutaj zobaczcie tego ogiera. Wszystko żeśmy wyczyścili. Już nie ma tak. Kredek. Zobaczcie, wyczyściliśmy elegancko. Działa. Tak. No i on był sprawdzany. Był sprawdzany, ale on pod spodem ma jeszcze tablicę znamionową. Tak, już Wam pokazuję. Oj, ostrość, halo, ostrość. Kasia, zerknę. No nie wiem, czy jest. No. Ale to jest niemiecka produkcja. Tak. Ojejku, no co jest z tą ostrością? Może światło inaczej będzie? Nie, tutaj coś jest chyba z telefonem. Wiecie co, ja przetrę i zaraz się włączę. Może teraz będzie lepiej. Ja. Bo ja cały czas trzymam. Tam będzie lepiej. Nic z tych rzeczy. No tak musi zostać. Ale super, poczekaj, już odwracam. Świetna. Świetna zabaweczka. Dobra, to ja odkładam. Poodkładaj, Rytka, wszystko na bok, żebyśmy mogli dojść dalej. No i po kolei, z ławy. Tak. Cóż też my tutaj mamy? Widzieliście. To jest, nie wiem, czy to jest kinkiet, czy to jest jakaś lampa sufitowa. Jakaś lampa, bo tutaj ona chyba wchodzi do płyty, karton, gips i odwróć do góry nogami ją fajnie, tak właśnie. O! Regulowana, z żaróweczką. Komplecik. Tak jest. U nas tanio. Tutaj mamy broszkę. Troszeczkę biżuterii. Znaczek Solidarność. To jest jakiś wisiorek. Świetnie. To reklamóweczkę może, dobrze? Tak. To jakiś sprzęt do akwarium. Elektroniczny regulator temperatury. To jest jakaś grzałka. Grzałka. No, ale to też musi mieć troszeczkę lat. Nie? No, dokładnie. Nie wiadomo, czy to w ogóle działa sprawne, ale wzięliśmy jako ciekawostkę. No, zobaczymy. No, pewnie. Co z tego będzie. Edytko, to daj, ja to wezmę tutaj też, żeby Ci nie przeszkadzało. Okay. Już miała troszeczkę więcej miejsca, bo trochę się ciaśniutko zrobiło na ławie. Będziemy przekładać. Koszyczki.
te koszyczki, które mieliśmy, to żeśmy posprzedawali wszystkie, fajnie poschodziły po złotóweczce. Było bardzo fajne zainteresowanie. Wszystkie, co mieliśmy, to sprzedaliśmy. Tak. W garażu mamy jeszcze troszeczkę tych koszyków. Nie? Jest coś tam jeszcze. No, ale mówię, że to, co mieliśmy na straganie. W Mikołowie. Tak. Tak. Wszystko nam zeszło. Tak, dokładnie. No i super. Pewnie. Tutaj mamy oliwiarkę. Tutaj jest oliwiarka. Do maszyny, tak? No nie wiem właśnie, czy to nie jest do maszyny do szycia czasem. Chociaż będzie służyć może do wszystkiego, pewnie. Tak? Czy śrubkę sobie tam... Oczywiście. ...naoliwić. Patrzcie, jakie pudełeczko. Sylwestrowe. Sylwestrowe, no właśnie. Daj spód. Słyszycie, coś tam brzęczy. Coś tam w środku. Dziecka zaraz wam pokażę, co. To są sufki. Sufki? Jak, czy jakieś spinki? Nie wiem, co tak, to jest. Tak, to są takie do koków. Fryzjerki tak mają właśnie. Do koków? Tak, żeby ich nie było widać, to... Do szaszłyków chyba. To się upina. Ja myślałem, że sylwestrowe pudełeczko to do szaszłyków są. Albo koreczki, nie? A koreczki, no albo do koreczków właśnie. Ale to i można coś nadziać i koka zrobić. Kubeczek. Coś takiego. Mhm. Samotny. Samotny. Koszyczek. Ale nie wiem, czy... Nie widzę, żeby tutaj było. No ja tak samo. Ucho. Na początku myśleliśmy, tak, że ucho było urwane. Tak. Ale zobaczcie, tam jest uszko, ale tutaj nie ma żadnej takiej... Dziurki, żeby było... Tak, nie ma żadnej ingerencji. Być może nie? On był po prostu powieszony w ten no sposób. No właśnie. Super. Tak czy siak... Wzięliśmy. Nawet gdyby był z jednym uchem, tam to by było uszkodzone, to tak jak Edytka pokazuje. Można sobie przewiesić, tak. Oczywiście. Super wygląda. Dobra. Na razie sobie to położę. Mamy osłonki. Szklana. Też cała. To zostawimy sobie na wiosnę. I tu jest taka fajna kolorowa. Porcelana. Osłonki zbieramy, tak, i wystawimy je na wiosnę. Tak, dokładnie. Oj, 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 będzie dopiero szaleństwo. Ramka. Tutaj mamy kolejny koszyczek. Tym razem jest taki do zawieszenia. Jak torebeczka. Jak torebeczka. Choć mogło być tutaj coś. Mhm. Jakaś góra. Tak. Ale też można fajnie sobie wykorzystać. Kolejny koszyczek. Kolejny koszyczek. Też cały fajny. I koszyczki chyba też, nie? Tak. Zbieramy na przyszły rok dopiero. Tak, 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 tak. Od wiosny się zacznie. Ojejku, szaleństwo. Będzie. Spójrzcie na to. Świece kwiatowe. Cena złoty 22. Nie złoty 22, tylko 22 złote. No mówię złoty 22, w sensie, że tak jest. Co usłyszeliście? Cena złoty 22. Edytka, pokaż tutaj. No przeczytałam, cena złoty 22. No. A to jest 22 złote. Tak. Edytka, widzisz? Ale zobaczcie tutaj. 24 września 1969 rok. O rany. A wyciągnij jedną. No są troszkę. O, już jest złamana ta. O, ale czoderskie. Świece kwiatowe. Pierwszy raz słyszę o czymś takim. No i zobaczymy to się. Ale, o Edytka, bo ci wychodzi ty tędy. O rety. A to niespodzianka. No, była jedna połamana, teraz są trzy. No bo to nie było zamknięcia. No. Tak było. Tak, prezentujesz, pokazujesz. Przepraszam. Ale a propos świeczek, to jeszcze będziemy mieć dla was
coś fantastycznego. I pierwszy raz, widziałaś to wcześniej na oczy? Ja tak samo. Ale zaraz do tego dojdziemy. Pojemniczki plastikowe do zawieszenia. I co my tu mamy, Rytka? Majeranek, kminek, pieprz. Tak. Tutaj się ściąga. Proszę bardzo. Talerzyk. Tak. I to jest wawel. Też jest calutki. Może komuś się przyda. O to chodzi. Ten wazonik też widzieliście. W Big Bagu. W Big Bagu na samym wierzchu. Tak, wyszorowałam. Zobaczcie, jaki piękny. Calutki jest. Calutki, tak. Uchował się. Biedny. Pełno liści tam było w środku. Ale super. Czaderski. No to wazonik. Nie, weźmy wazonik. Dobrze. Już. Ta, bo tam te jest cuda... Jest do góry nogami. Jest do góry nogami? No, wiem, wiem. Ty to układałeś. Sprawdzałem cię. No musisz tutaj... Z mosiądzu. Fajny wazonik. Super. No super, naprawdę. Zobaczcie to pudełeczko tutaj. Ono ma, co prawda, defekt. Tutaj tak. Taki. Ale jest tutaj cudne. Tutaj jest piękne, no. Przepiękne. No i teraz, co jest w środku? Uwaga. Czekaj, podpowiemy, że to ma związek ze świętami. Tak. Bożego Narodzenia. Tak. I jak wiecie, kiedyś nie było lampek choinkowych. A co było na choinkach? Właśnie to. To pokaż, tylko z całym kompletem. Najpierw jedną. Uwaga, czekajcie, czekajcie. Zaraz wam Edytka coś pokaże. Jak to czadersko musiało wyglądać. Uwaga. No, podnosisz. Czyż to nie są świeczki do zawieszenia na choinkę? No tak nam się wydaje. A jak gafę zrobiliśmy teraz? Nie. I zobaczcie, tutaj no świeczek faktycznie... Świeczek dużo nie ma. Nie, mamy tylko parę sztuk, ale... Tych zawieszek jest naprawdę sporo. No są takimi różnymi wzorami. Ale to czadersko musiało wyglądać na choince. Super. No i tutaj się wkłada. No. Do dziurki. I kiedyś to można było powiedzieć. Tato! Choinka się pali. Choinka się nie pali, choinka się świeci. Tato! Firanki się świecą. To taki suchar z familiady. Tak, dokładnie. Wybaczcie. Ale zobaczcie, jak super to pięknie wygląda. No, tutaj te żabki łapią choineczkę i się trzymają. Ekstra. No i to pudełeczko. Szkoda, że ono jest uszkodzone w jednym miejscu, ale pięknie zdobione. No ale jak tak zamkniesz, tak sobie postawisz, to po prostu pięknie się prezentuje. No oczywiście. Jak to my mówimy? Na działeczkę. To może być z tyłu, to nie będzie widać. Gazetniki. Tak. Ten mogliście widzieć na spacerku. Tak, bo ty pokazywałeś, prawda? Tak. Ale jaki stan. Perfekt. Super, perfekt. A tego już nie widzieliście. Ten jest troszeczkę inny. Tak jak wspomniałem, może nawet bardziej ciekawszy. Dokładnie. Dla niektórych. Tak wygląda. Tak się prezentuje. I co do tych gazetników, to też wiecie co? Taki fajny pomysł mamy. I się fajnie złożyło. Bo pamiętacie, mamy te płyty winylowe. I jak pojedziemy sobie do Pszczyny... Tak. Weź ten, tak, do góry i zobaczcie. Wyeksponujemy. Tu, wyeksponujemy te płyty właśnie tutaj. Nie? Pewnie. Nie będą leżały tak sobie, wiesz, ale nie? Ale będziemy prezentować dwa w jednym, nie? Też. Może w komplecie ktoś kupi. Super. No czaderskie.
No i mamy jeszcze fanty tutaj. Tu jest też jakaś stara produkcja. Wlewnik gumowy. 29 marzec 1963. Nawet, otwórz Edytka, nawet nie chcę wiedzieć, do czego to było. Zabraliśmy bardziej tego, że to jest stare. Zabraliśmy, bo było w komplecie, tak. Po prostu razem z opakowaniem. Tak, oryginalnie. Także wybaczcie. A taka ciekawostka. Na początku myślałem, że to jest termofor. I wiecie co? Źle myślałem. Ale to już pomińmy. Obrazek. Tak nie, Edytka, bo... O właśnie, tak będzie chyba lepiej. Aha, musisz odbijać. No, tak staram się właśnie, żeby złapać. I co tutaj mamy? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Co to jest mów, a nie proszę bardzo? No, sprawdzaliśmy, to jest Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. To jest do powieszenia. Tak, jakaś pamiątka chyba. No, dokładnie. Do zawieszenia. Tylko co, no tutaj są wiadomo, jakieś uszkodzenia. Tak, on tutaj z frontu no to calutki jest. No może tutaj my się za bardzo podekscytowaliśmy. Tutaj ma malutkie uszczerbienia. Tutaj ma uszczerbienia. No i tutaj nie. Tak, ale leżał sobie, tak. No z daleka, no to wiesz. No, z daleka. Z daleka to i Mariusz chudy jest. Leżał sobie, widzieliście przy tym pojemniku samotnie. Tak. To przyjęliśmy. No. Oczywiście, oczywiście. Sprzedamy spokojnie za naprawdę bardzo niską kwotę. Dokładnie. Znajdzie nowe miejsce. A kto pamięta takie na zakupy torebki? Solidna. Jaka czaderska. Wybrałeś ją na lewą stronę, ona jest. Na lewą? Tak. No bo ja ją prałem. Tak. W sensie czyściłem, odświeżałem. Solidna. Ręcznie. Trwała. Chodziło się na pochlebek z taką torbą. Mhm. Oj, pochlebek to jeszcze były takie siatkowe. Takie, że chleb było widać. Nie, ja to już nie. Ja to bardziej taką pamiętam. Mi się od razu chyba kojarzy ten film Poszukiwany, no Poszukiwana. Tak, tak. To kojarzę właśnie z filmu, tak. Ale jeżeli chodzi o zakupy, to taką miałem. No i miednica. Czy... Można sobie nogi wymoczyć. Można sobie nóżki wymoczyć. Przepraszam. Zobacz, jaka miska. 40 centymetrów. Mhm. No, czaderska. No to tyle. Będzie tego chyba, Edytka, prawda? Tych naszych skarbów. Nie? Jeszcze coś jedno mam do pokazania. Co masz do pokazania? Pobawimy się zaraz. Okej, przepraszam. To może troszeczkę dłużej zająć. Mamy trochę zabawy. Zobaczcie. No Edytka, jedziesz. No, uwaga. Jo. Mamy nadzieję, że sąsiada nie ma na dole. No, ale teraz już będzie lepiej. Nie, teraz to ja. No dobra. Masz tu? Dobra, teraz ja. Dobra, idź. Uwaga. Też dwie. Też dwie. Dobra. Wiesz co? Wydaje mi się, że na podłodze, aby było, to byłoby chyba lepiej by się turlał. Tak mi się wydaje. Oj, nie byłoby tak słychać. No. Ale to nic. No ale co? Dziesiąta już jest to. Przełożymy. Wszyscy powinni wstać. Będziemy jeszcze się bawić, co? Dobra. Nie. Zobacz, jaki fajny zestaw. Kręgle. Też było w tym Big Bagu. Super. Ale dzieciaki będą miały radochę. Dzieciaki jak dzieciaki. My!
No to już tyle ze skarbów. Tyle? Tak jest. To co teraz robimy? Ogłoszenia parafialne. Jeżeli chodzi o nasze znajdki na ten czwarteczek, to by było wszystko. Mamy nadzieję, że coś Wam się spodobało. No bo jak widzieliście, my byliśmy przeszczęśliwi, przezadowoleni. Było to dla nas po prostu, no niespotykane były rzeczy. Jeśli chodzi o ten śmietnik, na którym znalazłem tę figurkę i ten wazon, to naprawdę, no spóźniłem się, było tego naprawdę bardzo dużo, potłuczone. Ratowałem, wyciągałem z tego kubła tam, co się dało, ale no dużo się nie dało, bo też i nie sięgałem, i też było pobite, potłuczone, ale starałem się naprawdę, ile mogłem, aby jak najwięcej uratować tych rzeczy. Super, no to było coś niespodziewanego. Ja szedłem i słyszałem trzask, trzask. Podszedłem i po prostu jak wyłączyłem kamerkę, słyszeliście, jak słyszałem te trzaski, wyłączyłem kamerkę i krzyczałem, nie! I już za późno. I już za późno i widzieliście, co było tylko w tej misce, co tam zostało. To jeszcze, jak już patrzyłem na te talerze, szukałem tych talerzy, to panowie tam jeszcze były tam chyba dwa trzaski, to po prostu, no, dokończyli dzieła. No ale to, tak jak powiedziałem, tak widocznie musiało być, bo i tak to, co uratowałem, to jest naprawdę dla mnie kosmos. Prawda? Tak. No i potem, jak byliśmy z Edytką, ten Big Bug, ktoś wyrzucał po prostu całe mieszkanie i tam też fantastyczne rzeczy z epoki po prostu. No widzieliście te świeczki na choinkę? No niesamowite. No te gazetniki, one nam się przydadzą właśnie do wyeksponowania płyt winylowych w Pszczynie. Ale żeśmy szli więc zadowoleni. Super. Obładowani, zadowoleni. Tak. No, bardzo, bardzo fajne spacerki. No i teraz co? Targ Staroci w Pszczynie. Oczywiście wcześniej będzie akcja psiak, finał wrześniowy, na który Was też zapraszamy, kochani. Zobaczycie, co tam się dzieje w naszym schronisku w Jastrzębiu. Aktualizację zrobimy z panią Iwoną. Przekażemy wszystkie dary, podarunki, to co wy przynieśliście, to co my dokupiliśmy, superancko. No i Targ Staroci w Pszczynie. Oczywiście jedziemy, bo mamy z czym. Naprawdę teraz to jesteśmy tak zadowoleni, tak. Bo nawet nie możemy się doczekać. Miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma. Dokładnie. Prognozy są nawet dosyć optymistyczne z tego, co patrzyliśmy, ale to zobaczymy dopiero też w sobotę, jak się będziemy pakować. Jedziemy na Targ Staroci do Pszczyny, no i mamy nadzieję, nie zrobimy takiej wyprzedaży wielkiej, no bo zabieramy ze sobą takie fajniejsze rzeczy. Tak. Te, które były odłożone tak, na lewą stronę garażu. Także zabieramy część tamtych rzeczy, zabieramy te skarby, które znaleźliśmy teraz, z tego czwartunia, no plus te płyty winylowe. Mamy nadzieję, że to będzie też fajny, udany Targ Staroci. Też przyjedziemy zadowoleni, uśmiechnięci. Dokładnie. I będzie super. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy wszystkich na Targ Staroci do Pszczyny. Teraz w niedzielę. Przychodźcie. I pamiętajcie, oglądajcie reklamy. Pamiętajcie, oglądajcie te reklamy. No... Wiadomo, że zrobicie tak, jak będziecie chcieli i mimo tego, że będziemy przypominać, wspominać, to i tak zrobicie, jak chcecie. Tak samo wiecie, co nie przypominamy o subskrypcjach. Po prostu to i tak jest dobra wola kogoś. Nawet gdybyśmy mówili o tych subskrypcjach, że zasubskrybujcie kanał, to i tak wasza wola jest najważniejsza wasze chęci, więc nie wspominamy o tym, ale dziękujemy za wszystkie nowe subskrypcje, bo przybywa nam tych subskrypcji i naprawdę dziękujemy, tym bardziej, że sami chcecie, bez przypominania, bez wspominania o tych subskrypcjach, sami chcecie zasubskrybować. Wariatów, tak, aparatów. Tak, sami chcecie. Co oni tam jeszcze wymyślą? Co te gigusie tam jeszcze wykombinują? Także bardzo nam miło i dziękujemy. No i tyle chyba. Wystarczy, bo to będzie... Wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście, ściskamy, pozdrawiamy, dziękujemy. Coś wspominaliście, jeszcze dawaliście troszeczkę podpowiedzi odnośnie tego drzewa korkowego, żeby może nie na taśmę, tylko na jakąś trytytkę, czy na jakiś sznur. Mhm. No zobaczymy. Pewnie Was posłuchamy i te taśmę zamienimy. Jeżeli chodzi o
stół o nogę od stołu, to się nie martwcie, Czaruś nie będzie gryzł, nie będzie drapał tej nogi, nic się nie stanie, nie poniszczy się. My to po prostu owinęliśmy tam jeszcze dookoła, żeby taśma się w razie czego nie wgryzła za bardzo, nie przykleiła. Tak. A jeżeli chodzi o te tytki czy jakiś sznurek, to pomyślimy. Na razie będziemy go uczyć, żeby tam podchodził, drapał, wiedział, że co tak, trzeba robić. Dokładnie. Dobrze. To jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, ściskamy i pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Pa.